W Wejherowskim Szpitalu rozpoczął się cykl warsztatów dla personelu medycznego, które poświęcone są zachowaniom dzieci autystycznych podczas pobytu w szpitalu. Warsztaty prowadziły przedstawicielki Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Izabela Minga oraz Iwona Mostowska, prywatnie matki dwóch chłopców chorych na autyzm. My jako rodzice też znamy swoje dzieci i też wiemy, kiedy należy się niepokoić, kiedy określone zachowania sygnalizują nam, że nasze dziecko jest coś nie tak. I to, że nasza współpraca z lekarzem ułatwia podjęcie diagnozy, całe leczenie i czasami są sytuacje takie ekstremalne, kiedy dziecko tak panicznie się boi, na przykład nakucia igłą czy prześwietlenia, więc po prostu nasza współpraca jest niezbędna, żeby tą sytuację jakoś opanować. Warsztaty mają przybliżyć problem autyzmu, zwłaszcza trudnych zachowań ludzi dotkniętych tym zaburzeniem. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Dermatologii, Wewnętrznego i Gastroenterologii, Geriatrii, Neurologii oraz Pediatrii. Spotkania takie będą przeprowadzone na wszystkich oddziałach. Kolejne odbędzie się już 29 czerwca na oddziale kardiologii.